Korzystając z okazji, że mam tyle wolnego, bo jadę. Ostatnio mam mało wolnego naprawdę. Chciałbym podsumować historię naszym portalem, czy jak tam, nie wiem jak to nazwać, Get It Job, to Get It Job. To była spontaniczna decyzja. Mogę? Generalnie tak, jest nas dwóch, ja i Rafał. Wspólnie razem pracowaliśmy w Kulicu i wspólnie razem w podobnym momencie zaczęliśmy szukać pracy. Jesteśmy z Łodzi, więc szukaliśmy pracy w Łodzi. Tych firm takich dużych, w Łodzi, dużych firm IT nie jest wcale aż tak dużo, więc to wszędzie są znani ludzie i tak dalej. Jeżeli chodzi o rekrutację, będziemy już, ja i Rafał to już jest seniorem od kilku, no jakieś tam doświadczenie mamy, tak? Ileś tam lat mamy, jesteśmy po politechnikach, czy po tej samej, po łódzkiej. Więc sprawa wydawała się prosta, nie? Zmienimy pracę i już. Tak nie było. Tak nie było. Przygotowanie się do. O, świetnie, będziemy stali na przyjeździe, to opowiadamy. Przygotowywanie się do rozmów rekrutacyjnych, mimo to, że byliśmy czynni w zawodzie, zajęło nam mnóstwo czasu. I to i mniej Rafałowi, tak? Zależnie od tego, jak duży, tak powiem, mamy stopień zaawansowania. Ja jeszcze wtedy podjąłem taką desperacką próbę zmiany jakby języka programowania, w którym programowałem, bo ja i Rafał robiliśmy w C++, a ja bardzo chciałem robić w Pythonie. Uwielbiam ten język i uważam, że jest. Rafał się nie zgodzi, ale jest dużo lepszy od wszystkich innych języków, tak? Python rządzi. No i teraz co się stało? Okazało się po pierwszych rozmowach, że jak tak pójdziemy z ulicy, tak po prostu z marszu na jakąś rozmowę, no to wyniki są. Gałąź. Wyniki są dość mizerne, tak naprawdę. Czyli to nie jest takie super fajne. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że rozmowy kwalifikacyjne są dość specyficzne. To też nie jest tak, że nie mają do końca super nic wspólnego z pracą, bo mają, bo sprawdzają język. Natomiast zadania, które nam są troszkę inne niż te, które zazwyczaj się spotykamy, tak? Plus, no, nie zawsze jest tak, że masz możliwość korzystania z jakiegoś tam Stack Overflow czy coś tam, tylko musisz coś tam napisać z głowy. No i nagle okazało się, że ja, człowiek, który programuje od lat w C++, nie potrafię zrobić prostych tasków na jakichś tam ciągach stringów, tak? No bo po prostu zapomniałem, nigdy dawno tego nie robiłem. Dużo czasu zajęło nam tak naprawdę, żeby dojść do takiego levelu, żeby każdą z tych rozmów w firmach takich jak Fujitsu byliśmy, tak? Ericsson. Wcześniej Erik Pol, Harman, gdzie obecnie oboje z Rafałem pracujemy, bardzo fajna firma. Co tam jeszcze jest? Jest jeszcze TomTom, oczywiście. Samsunga już niestety nie ma, zwinął się, trudno, jego strata. Zrezygnował z fajnych pracowników. Natomiast pytania wszędzie są podobne. Zaczęliśmy te pytania notować w pewnym momencie, tak? Zaczęliśmy też pytać naszych kolegów, którzy szukali pracy, jakie oni mieli pytania. Powstała taka baza pytań. Tutaj z rynku łódzkiego, plus jeszcze parę takich pytań ekstra, które przygotowują na takie sytuacje, które na pewno nastąpią, bo są takie rodzaje pytań, które się troszkę w zmienionym trybie, ale pojawiają się we wszystkich firmach. Znaczy, zadanie jest to samo, tylko na przykład co innego trzeba policzyć, czy co innego tam trzeba przestawić. I to niezależnie, czy to Python, czy C++. Oczywiście są takie zadanka i mamy je na blogu, oczywiście, bo blog getitjob.pl, get it, jak IT. Job.pl, będzie link w firmie pod spodem. Prowadzimy już chyba od roku prawie i mamy tam już całkiem fajną bazę pytań i odpowiedzi, zarówno z Pythona, z C++, a mamy też troszkę takiego rzeczy takich dookoła, bo wiadomo, że nie tylko językiem programowania świat IT się rządzi. W dalszym ciągu to rozwijamy. W tym roku wchodzimy w czymś dla nas zupełnie nowym, czyli właśnie z filmikami na YouTubie. Dlatego mogę być troszkę zestresowany tym nagraniem, bo to chyba moje takie pierwsze nagranie i pierwsze na pewno nagranie w aucie. Ciężko się skupić na jeździe i na gadaniu. Dobrze, że żona nie widzi. Okej, podsumowując, co znajdziecie na getitjob.pl? Znajdziecie pytania rekrutacyjne, które powstały, nie chcę tu używać słowa kradzież, które są inspirowane lub są bardzo podobne do pytań, które my mieliśmy lub nasi znajomi mieli, oraz są też tam pytania, które są takim klasykiem, czyli jakieś takie pytania typu, które zadawane były ludziom podczas rekrutacji do takich jakichś molochów typu Google, Facebook czy Amazon. Idzie tam coś, czy nie idzie? Okej. No, to na tyle.
pytania rekrutacyjne w formie filmików krótkich będą się pojawiać. Materiały w formie pisemnej są na stronie, którą też zalinkuję. Mamy jeszcze oczywiście Facebooka, też będzie link, zachęcam do polubienia naszego profilu na Facebooku, będą się tam pojawiać fajne newsy i nowe pytanka z różnych firm. Czyli mamy Facebook, YouTube, blog. Na razie tyle. Do zobaczenia oczywiście. Na pewno zobaczycie jeszcze nas na jakiś meetupach. A ja.